Tak naprawdę skaning laserowy jest najwyższą formą archiwizacji tak naprawdę geometryczną takich obiektów. To jest obiekt szczególnie istotny i badania, które tutaj są przeprowadzane, są naprawdę prowadzone na szeroką skalę. Potrzebujemy bardzo dużo danych na temat geometrii, przebudów, bo widzimy tutaj wiele reliktów poprzednich epok. Pokazały się w czasie badań odkrywkowych fragmenty pozostałych epok. Tak naprawdę skaning pozwala nam zinterpretować bardzo dokładnie wszystkie krzywizny i wszystkie załamania. Skaner ma dokładność 1 mm i zasięg 70 metrów, więc możemy uzyskać tutaj bardzo wysoką dokładność tego pomiaru. Dodatkowo prowadzimy tutaj proces fotogrametrii, czyli robimy bardzo dużą ilość zdjęć, potem łączymy je również ze skanami. Daje to nam piękny efekt pełnego skaningu. Powstaje z tego w wyniku skanowania chmura punktów, bardzo gęsta chmura punktów, około 3-4 miliardów punktów dla takiego obiektu i tak naprawdę to pozwala też interpretować kolejnym osobom, ale ta cała osnowa historyczna, którą potem poddawane są te wszystkie skany, jest najistotniejsza, więc my z naszej strony dajemy tutaj skan, czyli bardzo wysoką jakość danych pomiarowych, a reszta zostaje tak naprawdę do interpretacji specjalistom w swoim zakresie. Ona pozwoli rzeczywiście też, ta metoda, uzyskać takie informacje dotyczące właśnie poszczególnych etapów budowli tej, jak ona powstawała, i te wszystkie elementy i detale będą mogły pomagać w określeniu, nie wiem, całej historii miejsca? Dokładnie tak. Znaczy, skan posłuży tak naprawdę interpretacji tego. Będzie dobrym podkładem do tego, żeby rozpoczynać dalsze rozważania. Ten skan zostanie, on będzie już tak naprawdę na wieki, zostanie zarchiwizowany. Posłuży tak naprawdę wielu innym potrzebom, które no nie tylko odkrywce, ale dalszym etapom przebudowy, jeżeli takie będą potrzebne. Za każdym razem przy takich badaniach są potrzebne inwentaryzacje, więc tak naprawdę tworzymy coś na zasadzie cyfrowego bliźniaka. Będziemy mogli tak naprawdę wrócić tutaj za kilka miesięcy, jeżeli będą kontynuowane tutaj badania, nałożyć skan dzisiejszy na kolejny i będziemy widzieć wszystkie przekroje kolejnych badań. Także jakość tego pomiaru i jakość w ogóle produktu, który powstaje, każdej następnej ekipie, która będzie robiła tutaj badania, będzie potrzebny i na pewno wniesie dużo dobrego. Będzie tą wartością dodaną dla całego projektu. No i niestety mówimy tylko o tym, to co widzimy, a to co jest pod powierzchnią, tak, tego badania nie zobaczymy. No niestety nie, skaner skanuje tylko to co jest na powierzchni. Do skanowania w głąb służą georadary. Tak naprawdę to też jest bardzo ciekawa technologia, bardzo trudna do interpretacji, ale też bardzo potrzebna. Tak naprawdę w takich badaniach, na taką skalę prowadzonych, w tak pięknych obiektach, wykorzystuje się wiele technologii. Wiadomo, nie możemy rozpróć całych posadzeń, dlatego musimy się wspomagać nowoczesnymi technologiami i myślę, że został bardzo dobry obrany tutaj kierunek przy tych badaniach, jeżeli zdecydowano się na skaning laserowy. No nie zawsze jest taka możliwość i myślę, że posłuży to do dalszych działań, które będą tutaj prowadzone. Mam nadzieję, że będą kontynuowane. No to na koniec jeszcze słowo o tym urządzeniu, które jest przy panu. Tak jak pan powiedział, niezwykle dokładne potrafi robić badania, ale na czym polega cała ta technologia, którą zawiera to urządzenie? Jak rzeczywiście wygląda taka praca? To jest skaner Faro Focus S z dokładnością pomiaru 1 mm w promieniu 70 metrów. Tak naprawdę stawiamy go w wielu stanowiskach w takim obiekcie. Potem te skany łączymy, scalamy w całość. Dodatkowo w tym przypadku będziemy łączyć to ze zdjęciami w postaci fotogrametrii. I każdy jeden skan to jest kilka milionów punktów. Tak jak mówiłem, no tutaj szacuję, że tych punktów może być, nie wiem, w granicach 3-4 miliardów. I stworzy to tak naprawdę cyfrowy model 3D danego obiektu, łapiąc sklepienia, ściany i tak naprawdę możemy zejść do pojedynczych spojeń cegły.